I bracia Bernardyni, na czele z ojcem gwardianem, umiłowani parafianie tego jedynego sanktuarium świętego Antoniego, gdzie się ten wielki orędownik troski o człowieka wielokrotnie objawił. Umiłowani pielgrzymi, umiłowani uczestnicy telewizji odwiecznego słowa. Na ręce naszego przezacnego i umiłowanego Ojca Gwardiana pragnę wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim ojcom i braciom Bernardynom za zaproszenie nas wszystkich do udziału w nabożeństwie gorzkich żali tutaj w Domu Bożym i zarazem w Domu Świętego Antoniego, które narodziło się w naszej Ojczyźnie. W Warszawie, w bazylice relikwii drzewa Krzyża Świętego, naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa oraz do wygłoszenia kazań pasyjnych w okresie Wielkiego Postu, jako błogosławionego czasu do przygotowania się, do świętowania największego cudu, zmartwychwstania boskiego Zbawiciela, trzeciego dnia po śmierci na Golgocie, Czyli na wzgórzu trupich czaszek, gdzie wedle tradycji spoczywa ziemskie ciało pierwszego człowieka, Adama. Pragniemy w naszych refleksjach pasyjnych skupić się, jak już drogi ojciec, gwardian był łaskaw nadmienić na duchowości franciszkańskiej, którą zainicjował w historii Kościoła Chrystusowego. Święty Ojciec Franciszek, założyciel ogromnie ważnej dla narodów ziemi w ich drodze do nieba rodziny franciszkańskiej, do której wszedł święty Antoni i nasi przezacni ojcowie i bracia Bernardyni, którym wyrażamy bardzo serdeczną wdzięczność za ubogacanie także duszy naszego narodu w Polsce i pośród Polonii. Tymi bezcennymi skarbami Ducha Świętego Franciszka, Antoniego, Bonaventury, Maksymiliana i wielu innych Franciszkanów już w wielowiekowej służbie Bogu i Ojczyźnie. W czasie kazań pasyjnych pragniemy ukazać zaledwie wycinek tego wyjątkowego klejnotu Ducha i wiary. Na przykładzie modlitw. I nauczania świętego Franciszka. Niektórzy upatrują zwrotu jego życia w modlitwie odmówionej przez krucyfiksem w kościele świętego Damiana. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę. Niezachwianą nadzieją i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. A Krzyż Pański to najważniejszy znak naszego zbawienia i odkupienia z grzechu i niewoli szatana, choroby. Słabości i śmierci ciała, oraz z tego życia w czasie do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, do którego jesteśmy przeznaczeni w odwiecznym planie boskiego stworzenia. Jak święty Franciszek realizuje tę swoją oryginalną drogę do Pana Boga w niebie, najważniejszym dla tego Herolda Ducha. I świętej wiary katolickiej jest wszystko rozpoczynać, myśleć, mówić i działać, to jest żyć i umierać w imieniu Najwyższego. Stąd swoje dokumenty, wystąpienia, plany, programy, propozycję reguły zakonnej inicjuję w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego, a kończy nierzadko słowami chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umiłowani bracia i siostry, jakże nam dzisiaj. Pokoleniom XXI wieku istnienia ludzkości. Potrzeba tego, na Pana Boga chrześcijańskiego, zorientowanego Ducha Świętego Franciszka i Jego rodziny zakonnej. Czyż można sobie wymarzyć lepszy początek, aniżeli to odwieczne imię Boże, od którego zaczął się cały świat? I życie nas wszystkich? A czyż można sobie wyśnić lepsze zakończenie tego, kim jesteśmy i tego, co czynimy, jak oddać chwałę Panu Bogu? I jedno i drugie zdaje się dzisiaj zanikać w sercach wielu ludzi, w rodzinach, narodach, państwach. Ba i wewnątrz ludzi kościoła nierzadko człowieka stawia się w centrum, o czym świadczą tabernakula przenoszone do kaplic bocznych albo do krypt kościelnych. Co więcej, nowa cecha kościelna dzisiaj oznacza dla niektórych synodalność czyli, krótko mówiąc, stawianie człowieczeństwa w miejsce Pana Boga w życiu. Przenajświętszej liturgii, prawie kanonicznym i całym porządku Kościoła. Zaś nasz Pan i Bóg jest marginalizowany. Przestaje się dla wielu modernistycznych teologów w ogóle liczyć, bo na piedestał sakrum stawia się biednego, ograniczonego i upadającego człowieka, który zatraca główne prawdy wiary o Bogu i Kościele. O człowieku i świecie. Jakże ożywiającą jest w tym pełnym ran ducha i materii życia człowieka na tej ziemi, w kontekście historycznym, postawa świętego Franciszka, który zwraca się do Najwyższego tymi słowami: Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie. Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Franciszek zasyżył nie daje się zaślepić żadnym fałszem, a tym bardziej ideologią satanistyczną o detronizacji boskiego Stwórcy, która w jego czasach również miała miejsce, ale inni byli wówczas architekci ideologii zaciemniania umysłów i deprawacji ludzkich serc, sumień i kierowania ich losów do piekła upadłego Anioła Światłości, aniżeli nam współcześni. Ileż życia Bożego ukazuje ten, jak go też nazywają, biedaczyna z Asyżu, w modlitwie, która jest jego oryginalnym i niezwykle nas wszystkich pouczającym wykładem o Ojcu, Niebieskim, O Najświętszy Ojcze nasz, Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz, który jesteś w niebie, w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś Dobrem Najwyższym wiecznym od którego pochodzi wszelkie dobro bez którego nie ma żadnego dobra święć się imię twoje niech zajaśnieje w nas poznanie ciebie abyśmy poznali jaka jest szerokość twoich dobrodziejstw długość twoich obietnic wysokość majestatu i głębokość sądów. Przyjdź, królestwo Twoje, abyś ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc, z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc, całym umysłem ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje. Szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twojej miłości, a nie na co innego. I bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości. Ciesząc się z dobra innych jak z własnego, i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia, chleba naszego powszedniego, umiłowanego syna twego pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał. I odpuść nam nasze winy, przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając. I abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą. I nie wódź nas na pokuszenie, ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Ale nas zbaw odezłego, złego, przyszłego, obecnego i przyszłego. Chwała Ojcu. Studiowanie Boga Ojca. To zagłębianie się w wieczność boską, Jego świętość, mądrość, prawość i miłość, i miłość, której tak bardzo łakniemy i bez której wolne życie ludzi i narodów zamiera. Jak widzimy to na przykładzie narodów Rosji i Ukrainy, względnie wielu polityków. Nie tylko tych narodów, ale także innych narodów ziemi, które zamiast stawiać na wszechmoc Boga Ojca objawionego w Chrystusie, stawiają na słabego człowieka i jego jakże zatrważająco słabe arsenały militarne. Do zwycięstwa prawdziwe dzieci Boże kroczą na drodze boskiej wszechmocy. A nie swojej ludzkiej, narodowej czy politycznej mocy, która wprost graniczy ze słabością niebytu i zdumiewającej swoimi rozmiarami ograniczoności naszych możliwości bytowych i w ogóle kruchości naszego jestestwa. Dzisiaj żyjemy. A już jutro możemy umrzeć dla tego świata, co ukazuje los tysięcy codziennie umierających osób ludzkich na okręgu ziemskim. A święty Franciszek aż do szaleństwa rozmiłował się w Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym, bo odkrył i poznał prawdziwe, Szaleństwo Pana Boga Ojca w Jego najświętszym Synu Bożym, aż ukrzyżowanym dla nas i za nasze grzechy, za nasze upadki i nasze niedoskonałości. Bo dopiero w Panu Jezusie ludzkość cała doświadcza na ziemi nieskończonego miłosierdzia. Ojca z nieba, który wraz z Synem swoim i Duchem Świętym zbawia nas przez krew, mękę, krzyż i śmierć Mesjasza. O tym pisze w swoim liście do wiernych, Ojciec z Asyżu. O jakże chwalebna i święta i wielka to rzecz mieć w niebie Ojca. O jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela, tak pięknego i podziwu godnego oblubieńca. O jak świętą i cenną jest rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego i godnego miłości, i ponad wszystko upragnionego brata i syna, który życie swoje oddał za owce swoje. I modlił się za nami do Ojca, mówiąc: Ojcze święty, zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś. Ojcze wszyscy, których mi dałeś na świecie. Twoimi byli i dałeś mi ich, i słowa, które mi dałeś, dałem im. A oni przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Proszę za nimi, a nie za światem, i za nich samego siebie poświęcam w ofierze. Aby zostali uświęceni, <kuh> jak i my jesteśmy jedno. I chcę, Ojcze, aby o, i oni byli ze mną tam, gdzie ja jestem, żeby oglądali chwałę moją w Królestwie Twoim. Temu zaś, który tyle wycierpiał za nas, wyświadczył nam tyle dobra i wyświadczy w przyszłości. Niech wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, w morzu i przepaściach, oddaje jako Bogu sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo. Ponieważ On jest naszą mocą i siłą. On sam jest dobry, sam Najwyższy, sam Wszechmocny, godny podziwu. Sam przesławny i święty, godny, chwały i błogosławiony przez nieskończone wieki wieków. Amen. Umiłowani bracia i siostry, jak się nas w Polsce i pośród ludzkości dzisiaj manipuluje, usiłując nam zabrać żywą wiarę. I żarliwą miłość do Pana Boga w Jezusie Chrystusie. Jakiż to dramat dzieje się na naszych oczach, iż takie prawdy jak Pan Bóg i Jego święty Kościół mogą załamywać się w rozlicznych sercach i duszach naszej polskiej młodzieży i dzieci, ale także i u wielu dorosłych naszych pokoleń, Którzy coraz rzadziej praktykują co niedzielną mszę świętą, systematyczne życie sakramentalne, katechezę, którzy ulegają magii kowidianizmu, że Pan Jezus zaraża i sakramenty święte są nic niewartymi oraz zabobonnymi praktykami zamierzchłych oraz zacofanych kulturowo wieków. A przecież Pan Bóg to najcudowniejsza i najświętsza nowoczesność w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Któż jest mądrzejszy od Pana Boga, od wiecznej mądrości? Któż jest doskonalszy aniżeli nasz Pan w niebie? Któż jest bogatszy bytowo niż Ten, który stworzył wszechświat? Opiekuje się nim. I kieruje go ku wieczności. Któż jest bliższy człowiekowi aniżeli Pan Jezus, który zrezygnował z domu Boga Ojca, aby być razem z nami i cierpieć aż do przelewu krwi za nas i nasze wiekuiste życie w szczęściu i wszelkim błogosławieństwie. Narodzie Polski, bądź Boży! Bo jesteś cały z Boga i tylko w Nim, naszym panu, możesz być sobą. Tylko w Nim możesz być prawdziwie mądry i zasobny, prawdziwie, a nie iluzorycznie bezpieczny i pewny swojej wiecznej przyszłości. Nie wierzcie, kochani bracia i siostry, dzieci polskiego narodu nikomu. Kto by chciał Wam dzisiaj wmówić, że drugi człowiek czy naród czy jakieś państwo, względnie jakaś instytucja międzynarodowa jak na przykład banki światowe mogą Polsce XXI wieku zapewnić bezpieczeństwo i pokój? Jedynym, który mocny jest to uczynić, jest Pan Bóg naszych Ojców i Praojców. To jest Pan Bóg naszego Mesjasza Pańskiego, Jezusa z Nazaretu. Polska potrzebuje koniecznego umocnienia w tym jedynie prawdziwym Bogu. A oto się zbyt mało troszczymy nie tylko w Rzeczypospolitej Polskiej, która jako nasze państwo wciąż myśli tak dalece, krót krótkowzrocznie. Że wykazuje opieszałość w intronizacji pana Jezusa na króla Polski, czyli w przyjęciu, uznaniu i uszanowaniu oraz kierowaniu się w państwie polskim władzą Chrystusową, jako króla we wszystkich aktach sprawowania władzy w Polsce. Zapewnianie naszych nawet katolickich polityków, że byli prywatni na uroczystości poświęcenia Polski Chrystusowi Jezusowi jako królowi wszechświata nie wystarcza, ponieważ ich władza w Polsce jest realna i publiczna, a nie prywatna. Ich urzędy i powiązane z nimi misje i zadania są publiczne, a nie prywatne. Stąd państwo Polskie, jako odrębny podmiot obok Kościoła Chrystusowego w Polsce, ma swoją odrębną podmiotowość, w spełnianiu której episkopat polski go nie wyręczy, ponieważ biskupi w Polsce nie sprawują władzy państwowej w Polsce i dlatego nie mogą zastąpić prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu w ich podmiotowości publicznej politycznej. Także w odniesieniu do uznania i szanowania władzy chrystusowej w naszym państwie apelujemy zatem do naszych polityków polskich o taki uroczysty akt państwowy intronizacji boskiego króla w przeciwnym razie narażą nasze suwerenne państwo na jego kasację co już miało miejsce w historii Polski i to z tych samych powodów że pan bóg przestał być dla minionych pokoleń Niektórych polityków polskich najważniejszy we wszystkich sprawach, także tych dotyczących relacji władzy czy prawa w naszym państwie. Święty Ojcze Franciszku, tchnij w duszę naszego narodu Twój niebiański zapał wiary i miłości do Boga Ojca. Ty jesteś w niebie. I lepiej wiesz i znasz nasz polski krzyż, usuwania ojca z nieba na margines naszego życia w naszym państwie, ale i coraz częściej we wnętrzu kościoła w naszej ojczyźnie, na margines życia społecznego, w mediach, w polskiej szkole, gdy na lekcjach czy w wykładach nie tylko z biologii, fizyki czy chemii. Propaguje się antyboską teori teorię ewolucji Darwina, aby zdetronizować Boga stworzyciela na kartach polskiej nauki i w szczególności w umysłach Polaków, albo poprzez promocję antynaukowej, antyboskiej psychoanalizy Zygmunta Freuda jako zadeklarowanego przeciwnika Boga Ojca w celu wykorzenienia bezreszty oraz zniszczenia niekiedy bezpowrotnie przyjacielskich związków Polaków z Ojcem Niebieskim czyż po to nasz naród w Polsce tak wielkim wysiłkiem wielu pokoleń począwszy między innymi od Mieszka I budował szkoły i tworzył uniwersytety oraz czynił olbrzymie inwestycje naukowe aby dzisiaj najmłodsze pokolenia naszego narodu miały się intelektualnie, moralnie i religijnie zatracać poprzez hołdowanie ideologią wyniszczającym wiarę i miłość do praojca Boga? Święty Ojcze Franciszku, jak On gdzieś w wizji mistycznej, Pan Jezus ukazał Ci umieranie, Widzialnego kościoła, a ty zapłonąłeś cały jak boska pochodnia, by go ratować. Tak dzisiaj błagamy ciebie, wielki przyjacielu Polski, w swoich sługach i służebnicach rodziny franciszkańskiej, abyś uratował Polskę naszych dni w Kościele Chrystusowym.